Namaste! Maria Bucardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czy wśród Twoich znajomych są ludzie, których możesz nazwać, to są ci w czepku urodzeni? Bo im zawsze wszystko się udaje, każde drzwi są przed nimi otwarte. Oni spotykają wszędzie pozytywnych, dobrych, przyjaznych, użytecznych ludzi. Czy pójdą do mechanika, czy pójdą do urzędu, czy pójdą do ogrodnika, czy do lekarza, gdziekolwiek. Wszystko się im udaje. Jak gdyby mieli taki róg obfitości nad sobą. Znasz takich ludzi w Twoim otoczeniu? A może sam jesteś taką osobą? A może chcesz się nią stać? A czy znasz takich ludzi? Może masz takich w Twoim otoczeniu? A może sam jesteś w części taką osobą, którzy stale mają pecha. Gdziekolwiek pójdziesz, drzwi się zamykają. Cokolwiek chcesz załatwić, tylko problemy, bariery, negatywni ludzie, niekompetentni, sami głupcy wokół. Czy chcesz, żeby Twoje życie wyglądało w ten sposób przez kolejne lata? Czy też wolisz się zamienić rolami z tym w czepku urodzonym? Moja rada jest jedna. Warto się zamienić rolami. Warto się stać z tego człowieka tym człowiekiem. Czyli z tego, któremu nic się nie udawało, wszystko było pełne blokad i barier, tym człowiekiem, któremu się wszystko udaje. Świat wita go z otwartymi ramionami. Dokładnie w ten czwartek, na 191. transmisji, zaczynamy o godzinie 20:20. Opowiem Ci, jak stać się tym w czepku urodzonym. Będę bazować na niesamowicie starej i bardzo pięknej historii, która opowiada o dwóch psach. O tym psie, który wchodzi do kryształowej komnaty i spotyka same warczące psy wokół, i o tym psie, który wchodzi do kryształowej komnaty, a wszystkie psy dookoła machają ogonkiem i są gotowe do zabawy. Bardzo symboliczna, bardzo stara historia. A na sam koniec opowiem Ci o przepięknym przesłaniu, które pochodzi z dorobku życia jednego z najwspanialszych ludzi, tego, który napisał Fausta. Kto napisał Fausta? Naturalnie Goethe. Goethe bowiem powiedział: pokaż mi, kto idzie u Twojego boku, a powiem Ci, gdzie zajdziesz. Tak, bo na 191. transmisji będę Ci również opowiadać o tym, jaki ma na Ciebie wpływ towarzystwo ludzi, którzy stale mają pecha. A jaki ma na Ciebie wpływ towarzystwo ludzi, którzy są w czepku urodzeni? Opowiem Ci również o tym, o takim niesamowitym, pięknym przesłaniu dla wszystkich tych, którzy mają w sobie dużo empatii, dużo wrażliwości. Jak uniknąć takiej sytuacji, że ciągle z siebie coś dajesz i w pewnym momencie już nie będziesz miała i nie będziesz miało co dać? Czujesz gotowość na nasze kolejne spotkanie? Na tą niezwykłą 191. ceremonię? Już z tego wyższego etapu świadomości? To bądź na czas. Na mojej stronie www.bucardimaria.com, w zakładce ceremonie albo w zakładce aktualne. Czwartek, godzina 20:20. Pamiętaj, potrzebujesz dostęp premium, czyli minimum na 6 dni za 33 zł. I gdy masz ten dostęp, masz dostęp do tej nowej transmisji i do wszystkich 190 poprzednich. Przez te 6 dni możesz oglądać, zapisywać, notować cokolwiek chcesz z wiedzy uniwersalnej wszechświata, z praw Ziemi, które pomogą Ci na Twojej drodze do szczęścia. Do zobaczenia więc w ten czwartek. Twoja Maria Bucardi.